sort of thing I do, Ellie. Witam w kolejnym vlogu. Jak widzicie za mną jest biureczko, które przyniosłam z Open Space'a do tego pokoju, bo tam nie da się pracować, niestety jest za duże słońce, po prostu świeci mi w oczy. Teraz idziemy robić kawkę, czyli ja i futrzaki, ale powiem wam, że dzisiaj jak włączyłam sobie YouTube, leciała reklama na filmiku i dowiedziałam się, że Tom Cruise gra w Mumii. Jak nisko można upaść? Tom Cruise to kiedyś był najbardziej znany aktor, a teraz gra w Mumii. Kawusia. Dowiedziałam się też dzisiaj drugiej ciekawej rzeczy. A mianowicie, że jest kolejny sezon House of Cards. Jest jeden z moich ulubionych seriali. Z Netflixa i nie tylko. Nie wiem, czy widzieliście. Czy lubicie takie polityczne seriale. Ale no po prostu jest świetnie zagrany. Ja akurat polityka nie interesuje mnie, ale... Kawka. Ale podoba mi się, jak jest zrobiony ten serial. Nie tylko jest świetnie zagrany, ale jest też świetnie nakręcony. Dzisiaj, jak widzicie, nie mam żadnego lakieru, bo... Lakier wysechł, wiecie jak to lakiery. Lakier wysechł i w związku z tym... Nie lubię, jak jest tak tyłem, o! I w związku z tym muszę sobie kupić inny. I do kawki oczywiście mój kokosek, a gdzie to jest? Kokosek, który się kończy. I masełko. A tam widzicie, no nie w to sobie. Widzicie tutaj ten kubek? To w tym kubku gotuje się lekarstwo dla róży, czyli zabójstwo dla mszyc. Woda z czosnkiem. Powiem wam, że... Powiem wam, że to działa, także jestem zadowolona. Ale trzeba to wszystkie robić co jakiś czas, bo chyba wszystkie mszyce nie zginęły, nie wiem. A to jest, kochani, mój strój domowy dzisiaj. Bluzka, to jest niby piżama, ale ja ją używam po domu. Just because... Używam ją po domu, ponieważ no, nie mam spodni do tego. Nie wiem dlaczego. No i oczywiście widzieliście moje spodenki w motylki. I tak, dzisiaj spędzam poranek jak zwykle. Jak się zrobi kawa, to idę na balkon i widzimy się później. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go.
kochani, robię listy do makro, widzieliście? Zaraz idziemy, mama mi właśnie powiedziała, jestem super zadowolona, akurat mi się wszystko skończyło. Także tak jak widzieliście na liście, są śmietanki moje, saszetki dla Siśki, papier toaletowy, ręcznik papierowy, oczywiście mój olej kokosowy, masła, zapas masła i jajka. O, i tutaj sobie napisałam, żeby zobaczyć auto-recorder, ale nie jest takie automatyczne nagrywanie, tylko żeby zobaczyć nagrywanie do samochodu. Jak będę jechać, żeby sobie nagrywać drogę. Wyszliśmy już z makro. Dzisiaj wam zrobię ujęcie z przed hali, ponieważ lepiej widać wtedy. Zobaczcie, malinki kupiłam sobie z mamą. Mamy tu różne pyszności. Chcę wam teraz pokazać, ponieważ do mnie do domu idzie tylko część zakupów. Mamy tutaj cukiereczki z wódką. Mały arbuzik. Kości, na co ty kości? Na galaretkę. A, ty kości na galaretkę. To jest goleń cielęca. Goleń cielęca, kochani. Tutaj mamy pod spodem też dla Siski, co zobaczycie w domu. Oczywiście, wiecie, moje zamiłowanie do papieru toaletowego. Mam 16 rolek. A co to jest? Rozmaryn. Tutaj dwa razy rozmaryn, to idzie do mamy do domu. Zobaczymy teraz, co jest w tej torbie. O. Mój syn sobie kupił kartę pamięci. A ja mam tutaj różne rzeczy, to wam też pokażę w domu. Gdzie teraz płacił rachunek, a ja chyba całą rybę zjem niestety. Jedziemy teraz do restauracji, a ja sobie zażeram malinki. Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. And cancel the cruise control. Switch it in the manual. Don't you wanna feel right? Dziękuję. Nie wiem, czy nie będzie zimno z tyłu. Nie wiem, co to. No, że jak będzie, to się przesiądę. Ty, ale wiemy.
Hello, Tesorini. Wróciłam już do domu. A, bardzo dobry obiadek był. Widzieliście, były naleśniczki, a potem była ryba w sosie słodko-kwaśnym z ryżykiem białym. A teraz pada deszcz. Ledwo wysiedliśmy z samochodu. Pokażę wam, co kupiłam. Co to, kochani, jest? Co to, kochani, jest? Są zakupki? Są zakupki? Pancia wróciła, tak? Wróciła pancia? Chcesz zobaczyć, co kupiła? Chcesz zobaczyć, co panciaszek kupił? Co? Ty zadzie. Ty futrzaku, ty jesteś normalnie futrzasty. Jesteś futrzasty, co? No jesteś futrzasty? Jezus, no zobaczcie. No Jezus, zobaczcie, co to jest za przeczut. Jezus, kto się cieszy? I kto jest kochany ślizg? Co to jest za skarb? Nic kurczę nie widać. Teraz będzie widać. Obwiesli jajeczka, albo jajem. 3 jajeczka dziennie, a właściwie 3 żółtka, bo białek nie lubię. I to są M-ki. Tak, M-ki, średnia. Coś tu jeszcze mam? Jeszcze kupiliśmy smalec i mama będzie go przytapiać. Kupiliśmy słoninę, nie smalec. Mama będzie go przytapiać na smalec domowej roboty i sobie na tym smalcu potem smażymy. My nie smażymy na niczym innym. No chyba, że jajecznicę. Pies się wścieka. Siska się wścieka. Chyba, że jajecznicę, no jajecznicę na maśle oczywiście. Dobra, kochani, kończę i idę się bawić z psem. No i nie byłabym sobą, gdybym o czymś nie zapomniała. I tutaj na drugim blacie oczywiście jest papier toaletowy. 16 rolek. I weranda. Dostałam w prezencie od mojej mamy i myślę, że w następnym albo jeszcze w następnym vlogu przyjrzymy sobie tą werandę. I to jest weranda z czerwca tego roku. 32 strony ekstra pomysłów. Także chętnie sobie to przejrzę i pokażę wam, co ciekawego tutaj znalazłam. Sneak peek macie. No, it won't, because another 10-20 minutes and... Do it. Alright, well, I'll start a film. Sure. I went to the DOD and that's Randy Bowfer, personal trainer for Fat Washington Fox. We're going to old school this afternoon. Come on, join us for a good one. Ken's got a big mouth. Well, he has more responsibilities than that. You know it, so that bothers you. I just wouldn't want anyone to infer a personal investment on his part that isn't useful. Mr. President, pardon my French. I don't care about your French. Why am I even talking to you? My events went well. What are you telling me? I bumped into Ken Caswell. Does he know any more? No. Why didn't you call him back? What? His treasury business. The oversight legislation, I understand, won't